Dzisiaj w drugim czytaniu z Księgi Apokalipsy słyszymy, że wspólnota Kościoła gromadzi się w Dzień Pański i Jan, nasz brat i współuczestnik ucisku i w Królestwie i w wytrwaniu w Jezusie, doznał zachwycenia w Dzień Pański. I to jest propozycja dla nas, gdy przychodzimy na niedzielną Eucharystię, by słuchać Bożego Słowa, by łamać chleb, karmić się Eucharystią. Pan Bóg chce, abyśmy wpadli w zachwyt. Dzisiaj w szczególny sposób, w tę niedzielę, mówimy, że mamy się zachwycić darem Bożego miłosierdzia. Wpaść w zachwyt. Ostatnio dużo mówimy, ja mówię o tych emocjach, które targały kobietami w dniu zmartwychwstania. Nie bójmy się tego zachwytu nad Bożym miłosierdziem. Zachwytu nad tym, że tym Bożym miłosierdziem możemy się dzielić z innymi ludźmi. Być ludźmi, którzy się umieją zachwycić dobrocią Boga i mogą się zachwycić spotkaniem z drugim człowiekiem. Bogactwo dzisiejszych czytań jest tak wielkie, że byśmy musieli, tak jak w jednym miejscu święty Paweł, który jak mówił wieczorem, to do północy, a potem do świtu tłumaczył wszystko, a nie mamy na tyle czasu. Liturgia ma swoją dynamikę, a więc patrząc na dzisiejszą Ewangelię, tą historię, którą często utożsamiamy tylko z historią Tomasza, którego przezywamy, że jest niewierny, bo powiedział, nie uwierzę, jeżeli nie włożę ręki do boku jego. Tak naprawdę przecież to jest taki zwrot, który my używamy często. Gdy ktoś opowiada nam nadzwyczajną historię, co mówimy? No nie wierzę. No nie do wiary, że tak się stało. Nie? A my z niego zrobiliśmy po prostu niedowiarka takiego, że po prostu pomstujemy przez 20 wieków nad tym świętym, który przecież wypowiedział najpiękniejsze wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. Zróbmy, że spojrzymy na tą dzisiejszą Ewangelię w trzech etapach. Bo trzy razy dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów, pokój wam. A więc niech to będą trzy nasze kroki, które pozwolą nam zobaczyć, jaki wielki dar jest niedzielna Eucharystia dla nas. Szczególnie w tą drugą niedzielę Zmartwychwstania, gdy kończymy oktawy tych największych świąt, które dotykają naszej wiary, naszego powołania i naszego zaangażowania. Pokój wam, mówi Jezus. I pokazuje im ręce i bok, ślady miłości, rany, które się nie zagoiły i nigdy się nie zagoją. Te rany będziemy celebrować, wspominać podczas każdej Eucharystii. Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak słyszeliśmy w Apokalipsie dzisiaj, on jest pierwszy i ostatni. On jest żyjący. Baranek zabity, ale nieustannie żyjący. Zobaczmy, że ci uczniowie, którzy byli zamknięci, jest wieczór, jest ciemno, jest lęk. I to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, osobiste bardzo doświadczenie, prowadzi do radości, do pokoju. Jezus przynosi dar, ten hasło pokój wam, to nie jest tylko pozdrowienie, takie szalom, dzień dobry, dobry wieczór, ale dar nowego Bożego życia, który przynosi Jezus każdemu z nas. To pierwsze pokój wam, to osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. I prośmy o tą łaskę dla każdego z nas, bo tutaj rodzi się nasza wiara. Tutaj się rodzi prawda naszego życia w osobistym spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. I drugi etap. Jezus zaraz mówi pokój wam.
ale ten pokój chce, abyśmy zanieśli do świata. Dlatego daje dar Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Dar, by iść do świata, który dzisiaj tak bardzo widzimy, potrzebuje Bożego pokoju. Do świata tak bardzo skomplikowanego, tak bardzo zagubionego. My jako ludzie wierzący, jako ci, którzy doświadczają mocy Boga, jesteśmy posłani. Komu odpuścicie grzechy, będą je odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. To nie jest władza dla niektórych tylko. To nie jest ustanowienie sakramentu spowiedzi, ale to nasza misja, by nieść to światło zmartwychwstałego. I każdy, kto w tę przestrzeń światła wejdzie, doświadczy pokoju, doświadczy nowego życia. To jest nasza misja, nasze zadanie. Kto nie wejdzie, pozostanie w grzechu, pozostanie w śmierci. To zadanie i odpowiedzialność dla całej wspólnoty Kościoła. Nieś światło, nieś nadzieję, nieś Ducha Świętego. Być świadkami nowego stylu patrzenia na świat, historię drugiego człowieka. I to trzecie, pokój wam, które słyszymy. Po 8 dniach, mówi Ewangelia świętego Jana. Pamiętajmy, że te teksty są pisane z doświadczenia Kościoła, doświadczenia wspólnoty, która co tydzień gromadzi się na Eucharystii. Bo podczas Eucharystii najłatwiej, byśmy mogli powiedzieć, można spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. To jest uprzywilejowane miejsce, które pozwala nam rzeczywiście doświadczać Jego mocy. On przychodzi z darem pokoju, Ducha Świętego. Każda Eucharystia jest zesłaniem Ducha Świętego dla nas. Te epiklezy, które wymawiamy podczas modlitwy eucharystycznej nad chlebem i winem, nad wiernymi zgromadzonymi. Wołamy o dar Ducha Świętego. Po co? Byśmy sami doświadczyli przebaczenia grzechów. Nowego życia. Eucharystia jest sprawowana na odpuszczenie grzechów. I po 8 dniach przychodzi Jezus i mówi do Tomasza, który tym razem jest z uczniami. Dlaczego go wcześniej nie było? Bo on się nie bał. To on mówi w 11 rozdziale Ewangelii Jana: chodźmy z Jezusem, aby razem z Nim umrzeć. Popatrzmy, jak wielka różnica jest tej postawy Tomasza, który chce umrzeć z Jezusem, jest gotowy umrzeć z Jezusem, od postawy Piotra, który podczas ostatniej wieczerzy mówi co innego. Ja umrę za Ciebie, w miejsce Ciebie. Zobaczcie, jaką głupotę mówi Piotr. Jak mógł umrzeć za Jezusa? Jezus jest posłany po to, by oddać życie za nas. Piotr tam nic nie może zastąpić go. Jezus taką troszkę ironią mówi: życie moje oddasz za mnie, ty się mnie zaprzesz, a nie od życie oddasz sam. A Tomasz jasno mówił: idźmy z Nim umrzeć. Dlatego nie było go w tamtą niedzielę. Jest teraz. Jezus, mówiąc pokój wam, po 8 dniach zaprasza Tomasza. A dzisiaj w szczególny sposób zaprasza każdego z nas, mówiąc: dotknij się moich ran. Dotknij się moich ran. Ciekawa jest taka dyskusja teologiczna, czy Tomasz się dotknął tych ran, czy nie. Oskarża się malarzy, takich jak Caravaggio. Zachęcam, żeby sobie wygooglać Caravaggio i właśnie Tomasza, który grzebie, przepraszam, że może nie jest to medyczne słowo, ale który wkłada palce w bok Jezusa. Z takim zainteresowaniem. Niektórzy teolodzy mówią, że Tomasz nie dotknął się Jezusowych ran. Właśnie się dotknął. Bo to jest największe pragnienie, by nie tylko patrzeć, ale dotykać Jezusa. Brać Jezusa w swoje ręce. Co to znaczy dzisiaj dla nas? Dotknij się moich ran. Zobaczmy, ile tych ran jest w współczesnym świecie.
Gdy patrzymy na te migawki z wojny na Ukrainie, tej bestialskiej wojny bardzo blisko nas. Często patrzymy bezradni. Wielu z nas płacze, widząc, co się tam dzieje. A jednak dotykamy się tych ran. Na różne sposoby pomagając uchodźcom ukraińskim. Na różne sposoby modląc się o pokój na Ukrainie. Dotykamy się tych ran. Mamy się dotykać tych ran w naszych rodzinach. Popatrzmy, jak nasze rodziny są poranione. Jak jesteśmy pokłóceni, jak trudno nam jest być ze sobą. Nie rozmawiamy, nie spotykamy się, albo ciągle mamy pretensje, ciągłe wymówki, ciągłe żale. Jesteśmy strasznie poranieni. Trzeba dotknąć się tych ran. Popatrzmy, jak nasze społeczeństwo jest podzielone. Najprostsza jakaś rzecz, o której się mówi, to zaraz musimy się pokłócić. Bo ja mam inną wizję, ty jesteś głupi, ja jestem mądrzejszy i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy, jak jesteśmy poranieni dzisiaj. Jak jesteśmy przez to smutni, bo nosimy ten bagaż właśnie naszych cierpień. Dotknij się ran. Często te rany, ci ubodzy, to może jest właśnie schorowana matka, którą trzeba się opiekować, już brakuje cierpliwości. Trzeba ją przewijać, trzeba ratować od leżyny. To są te rany Chrystusa dzisiaj, które trzeba nam dotykać, bo to jest nasza nadzieja. Dzisiaj Chrystus cierpi w drugim człowieku. A więc to zaproszenie jest dla nas jakąś misją, misją Kościoła. Dotykać się ran. W szczególny sposób w tę Niedzielę Miłosierdzia chcemy wspierać te wszystkie osoby z naszych parafialnych, czy nie tylko parafialnych punktów Caritasu. Pamiętam, jak nasza Ola tutaj przed laty rządziła w tym punkcie z całą energią, jak wielu ludzi tu przychodziło, czy Grazia, jak wielu ludzi tu przychodziło ze swoimi trudnościami życiowymi, z jakąś ludzką biedą, nieumiejętnością poradzenia sobie. Wielu mówiło, no tak, ale to jakaś chciwość, co tydzień brać tyle ciuchów, co jak za sens. No ale tak ci ludzie sobie pomagali. Potrzebowali tego dobra, które z parafii brali przez, nie wiem, użytą sukienkę czy stare buty nawet. Ale czuli się, że ktoś im pomaga, że się o nich troszczy. Te proste gesty miłosierdzia były właśnie dotykaniem się tych ran i dawaniem tym ludziom choć cienia nadziei na to, że są ważni, że co tydzień mogą coś dostać, że ich życie naprawdę nie jest beznadziejne. To są te rany Chrystusa. Dotknij się moich ran. Tego uczy nas ten święty apostoł Tomasz, który miał wielkie pragnienie właśnie, by zobaczyć i by dotykać Jezusa. Dotykać Jezusa w drugim człowieku. To jest miłosierdzie. My często sprowadzamy tą tajemnicę miłosierdzia przekazaną nam przez siostrę Faustynę, przez świętego Jana Pawła II, jako takie magiczne miejsce, gdzie cudownie odnowi się nasze życie. A zapominamy, że ta tajemnica miłosierdzia przede wszystkim dzieje się, gdy wyciągam rękę do potrzebującego. To jest tajemnica miłosierdzia. To nie jest jakieś magiczne czyszczenie mojej duszy, ale przede wszystkim jest ewangelizacją przez czynienie dobra wobec innych. I zacznijmy od naszych rodzin. Zacznijmy od naszych bliskich. Naprawdę dobre słowo, uśmiech z rana jest o wiele ważniejszy niż wielkie strategie naprawcze dla całej ludzkości czy wszechświata.
proste gesty, szczególnie w naszych rodzinach, bo tego pragniemy tak naprawdę, by doświadczyć tej dobroci, pokoju pod jednym dachem. Niech ta niedziela miłosierdzia nas inspiruje, ta mądrość świętego Jana Pawła II, bo wyszliśmy od tej właśnie niedzieli białej czy przewodniej. To są już stare ryty, które już nikt nie pamięta. A miłosierdzie, dzisiaj świat woła o miłosierdzie. Woła o dobroć, o ludzi, którzy rzeczywiście zapominają o sobie po to, by zmieniać ten świat przez świadectwo właśnie życia wiarą. Niech te dni, które kończymy wielkanocne, ale ten okres trwa, niech będzie tak, jak wołał ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, że wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. My jesteśmy świadkami tych wielu innych znaków, które Jezus dokonuje w naszym życiu. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście, wzrastając nieustannie w wierze, mieli życie w imię Jego. Amen.